A co to panowie przy stoliku kawiarnianym, a nie na demonstracji jesteście? Co to z wami jest? No dzisiaj zakończyła się manifestacja przeciwko islamizacji Polski i uczestniczyliśmy w niej razem z Dariuszem i jestem bardzo zbudowany całą tą manifestacją, dlatego że było bardzo dużo młodzian i bardzo dużo młodych ludzi, to jest bardzo ważne. I po całej tej manifestacji po prostu spotkaliśmy się tu w restauracji Wiedeńska w Łodzi, jednej z najlepszych polskich restauracji, żeby przeanalizować tą dzisiejszą manifestację, wspomnieć i zobaczyć, jakie to rodzi nadzieje na przyszłość. Co o tym sądzi, Dariusz? No właśnie. No ja jestem zbudowany całą tą sytuacją, że powstał ten duch narodu. I manifestacja, która była pod hasłem precz z islamizacją Polski, nanosi jeden taki podstawowy element, który w historii już kiedyś był, 200 lat już to ma. Polska albo będzie katolicka, albo wcale jej nie będzie. Ja może jeszcze dodam coś takiego. Cytując słowa naszego poety. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I jeszcze jedno. Nie bez kozery spotkaliśmy się w restauracji Wiedeńska. Przecież pod Wiedniem nasz król Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo nad Turkami, nad i muzułmanami, tak? Odparł ich wtedy w XVII wieku od granic Europy. I teraz jest nadzieja polskiej młodzieży, że dokona czynów równych czynowi naszego króla Jana III Sobieskiego. I oby to spotkanie w restauracji Wiedeńska, podsumowując ten cały marsz dzisiaj, była również zwycięstwem pod Wiedniem. Czyli to jest jak gdyby spotkanie we Wiedeńskiej poświęcone ku powodzeniu ruchu antyislamistycznego, tak? Antymuzułmańskiego. Tak, dlatego, że to, co nie mamy nic przeciwko uchodźcom, ludziom, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną. Nie przyjmiemy z całego świata ludzi, ale jesteśmy przeciwko zmasowanej, wypowiedzianej nam wojnie, bo to jest wojna islamu z religią katolicką. I musimy znów stanąć w szeregach w obronie naszej religii, a jednocześnie naszej państwowości. Tak. I tutaj jeszcze nasuwa się jedna bardzo ważna rzecz, że przeciwko tej młodzieży, przeciwko Polakom, nasz rząd, w zasadzie nie wiadomo czyj rząd, no, nazywa się nasz, pani Kopacz twierdzi, że mamy najlepsze środki, aby sprawdzić, kto jest uchodźcą, a kto jest ekonomicznym emigrantem, pseudoekonomicznym. Wiemy, czym to się kończy, meczetami i islamizacji. Co zrobił rząd Izraela? Całkowicie zamknął granice. Dlaczego? Mimo że mają najlepsze na świecie środki, najlepszy wywiad, oficjalnie potwierdzili, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto jest kim. Jeszcze takie do panów pytanie. Gdzie żeście pochowali te ośmiorniczki? A pod stołem. Schowaliśmy, żeby nie było widać, jedliśmy, to za własne pieniądze, nie za pieniądze podatników, za własne. I wolno nam jeść wszystko, co chcemy, nawet ośmiorniczki, byle za własne. No dobrze, dziękuję.